Paweł Mierzejewski, właściciel stacji paliw. Znajdujemy się w tej chwili? W Michalinie, gmina Waganiec. Dzisiaj po północy doszło tutaj do napadu. Jak on wyglądał? O godzinie 24:50 tam z minutami dwóch napastników biegło na stację z bronią i z gazem. Pracownik zachował zimną krew, nie przestraszył się, został spsikany gazem, ale wystraszył napastników, krzycząc, wołając pomocy, chłopacy zawołał i napastnicy wystraszyli się i uciekli. Czyli nic nie zginęło, tak? Nic kompletnie nie zginęło. A jak czuje się sam pracownik w tej chwili? No jak odjeżdżał po 7:00, to no, był podrażniona skóra od gazu tylko, a tak to się czuł dobrze, nie? Tego, co mi wiadomo, w województwie kujawsko-pomorskim w stronę za Toruniem były okradzione w piątek 3 stacje. Policja bardzo szybko zainterweniowała. Jak ja przyjechałem około 2:00, to policja już była, już odciski, takie rzeczy próbowała poprawić.